Dzień dobry koledzy i koleżanki, jeśli panie też oglądają ten kanał. Troszeczkę nie mogą doczekać się na to golenie, ponieważ jakiś czas temu przyszły do mnie produkty, które wygrałem na loterii organizowanej przez Matraxa na rzecz ratowania, czy tam na rzecz ratowania, źle powiedziane, ale na rzecz... No tak, ratowania zdrowia swojej mamy. Mamy Matraxa, i więc składkę, czy tam cegiełkę, dobrowolny datek człowiek wpłacił, wpisał się na listę. Wszystko oczywiście na forum brzytwa.org. I tak z jednej strony się cieszę, bo wygrałem, a z drugiej strony troszkę smutno, bo tylko okazało się, że na ostatniej loterii tylko ja wziąłem udział. Ale to jakby zostawiam na boku. Dzięki temu dzisiaj taki krem Castle Forbes Cedarwood and Sandalwood Essential Oil Shaving Cream jeszcze nawet nie otwierałem tutaj, nic nie zaglądałem. Po goleniu wielka butla 400 ml ProRaso, linia czerwona, będzie się działo. Pompeczka. Zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. No i otrzymałem również żyletki Fadera. Faderowskie na system FAK Kai Kapitan. I to otrzymałem. Odebrałem jakiś czas temu. Wszystko doszło. Proszę Państwa, tymi produktami, które pokazałem, no samego golenia nie zrobię. Więc dla tych, którzy są bardzo niecierpliwi i ciekawi, co będzie dalej, już mówię. Ja-tip zbudowany na zamkniętej głowicy Fatipa był. Więc dzisiaj jest grzebień otwarty. Czyli czapka od Jagiego. Tu od Fatipa. Rączka UFO od Razoroka. Żyletka Astra Stainless, czyli ta niebieska, i to będzie jej drugie użycie. No i będzie też pędzelek, który mi się tutaj już wygodnie moczy. Będzie to Yagi Tuband z rączką Barbell Pull i takie golenie na dzisiaj. Więc jeszcze raz mówię, co jak. Ja mam zarost dwudniowy, nic, tu preszajbów żadnych, nic nie stosujemy, ponieważ kremik będzie nowością. Otwieram takie pudełeczko, ładne, odkręcamy, zobaczymy, czy to coś pachnie. O, tu jeszcze jest jedno. Tak w środku wygląda. No i zobaczymy. I zobaczymy, co to będzie. Więc tu mamy kremik. Tu mamy kremik. Wodę później. No i cóż. Kawa w dużych objętościach. Zawsze mile widziana, plakat wisi, moczymy twarz i zaczynamy golenie. Pędzelek chwilkę się tu wymoczył dosłownie. Tyle, co do Was tutaj mówię i dosłownie minutkę wcześniej. Ja myślę, że ten krem, żeby tutaj go nie moczyć całego w środku, po prostu ordynarnie włożę palca do środka i tu go, myślę, że za dużo, tu go troszeczkę wetrę
No i za chwilę będziemy wyrabiać zapach. Taki trochę ziemisty może. Zaraz będziemy coś więcej wiedzieć. Na razie tutaj zamknę, zatykam kremik, zamykam, odstawię, niech ładnie chociaż wygląda. No i taki zestaw na dzisiaj. Także ja dziękuję tutaj koledze Marcinowi z forum Brzytwa za tą za organizację tej loterii. No i patrzymy. Bardzo ciekaw jestem, jak zestawienie tej głowicy z tą maszynką, jak to pójdzie. Kremik ładnie się nam wyrabia. Ja tipem byłem bardzo mile zaskoczony. Pamiętacie z poprzednich filmików, że tam naprawdę gładkie golenie mi wyszło. Podrażnień raczej nie było. Tutaj kolega Troj mówi, że to golenie może być delikatnie mniej dokładne, ale zobaczymy. Same końcóweczki zmalczam. Popatrzymy. Pierwszy raz ten kremik wyrabiam. Żebym tu z wodą nie przesadził. Zapach taki. Ja to bym znowu powiedział, nie przeszkadzający. Przyjemny, taki ziemiasty. No. Czy tu są jakieś nuty drzewne? Nie wiem. Powiem wam, że fajnie to czuć na. No i co, tak się nam to wyrobiło. Przesadzać tu nie ma co. Zobaczymy, jak to pójdzie nam podczas golenia. No i co? Patent kolegi Trojpa, czyli czapka Jagiego, fatip, grzebień. Z przezorności tylko popatrzę, tutaj widzę, że żyletka równo siedzi w stosunku do czapki. Rączka UFO i próbujemy. Widzę, że specyficzny dźwięk żyletki został.
ludziom troszeczkę bardziej. Tak mi się wydaje. Bardzo ładnie. No i dobrze. Mam wrażenie, że ta żyletka tutaj jakby troszkę bardziej drgała. Takie uczucie jest specyficzne, tak jak przy tym poprzednim. Bez dociskania, więc tu jakby efektów specjalnych nie ma póki co. No i co, twarz lekko nawilżona. I próbujemy, co ten kremik, czy on tu coś jeszcze nam zostawił w pędzlu się, czy będzie tak jak ostatnim razem z Bondem. No i dobrze. Kremik jest. No, zapach specyficzny wam powiem. Nie przeszkadzający, nie drażniący, ale taki ciekawy. Idziemy w poprzek. No widzicie, już jest. Będzie kwawo.
Znowu prawa strona bardziej podrażniona. Nie wiem, o co chodzi. Podwłos myślę, że to nie będzie najprzyjemniejsze dla mnie golenie, ponieważ naprawdę ja czuję cały czas, jak tutaj drga mi żyletka i przy moim zaroście, powiedzmy, nie jest to zbyt komfortowe odczucie. Ja jestem oczywiście dość przyzwoicie tu ogolony. Natomiast no widzicie, że tu takich kropeczek czerwonych człowiek nachatał, nałapał. No, wydaje mi się, że z zamkniętym grzebieniem dużo lepsza propozycja. Tu oczywiście nic nie zmienia, czyli jest i podkładka i to wszystko, co powinno być. No tak. Drugie przejście z głowy. No i teraz zobaczymy, jak to się wszystko zachowa w momencie, kiedy podwóz trzeba będzie tam troszeczkę pojechać. Nie mam zbyt dobrych, jak to się mówi, zbyt dobrych odczuć, jak to się mówi, o, taki troszeczkę, jak to się mówi, obawiam się tego trzeciego przejścia. Zobaczymy, jak pójdzie. Kremiku, zobaczcie, że tak trochę na styk wystarczyło. Jeszcze tego jest trochę. Myślę, że samym pędzlu też, o, zobaczcie, ile tu jest dobroci. Tak na szybkości na malarze jeszcze rozprowadzimy. W przeciwnym razie wszystko w kanał pójdzie. Tak nie. Nie wolno, bo to rury się mogą przytkać. Trzeba wykorzystać najwięcej, ile się da. No i co? Niech się. Niech się dzieje.
Jestem ogolony. Już wam mówię, o co chodzi. Tak, szyja jest. Poziom do golenia jest mniejszy niż IATIP-em z zamkniętym grzebieniem. Widzieliście tutaj, i to będzie widać pewnie jak wodą jeszcze po kropie, że szyja troszeczkę gdzieś tutaj pokancerowana, w sensie pościnałem jakichś rzeczy. Da się sprzętem ogolić. Naprawdę jest fajnie gładko. Nie ma tu najmniejszych przeciwwskazań, żeby tak nie próbować. Może trzeba inną żyletkę próbować i powinno być lepiej. Słuchajcie, premiera. Wkręcimy 400 ml ProRazo. Mamy gruchę, nie zawaham się jej użyć. Teraz tu mam się coś brzydko. O, niech wszyscy widzą, jak co tu się będzie działo. I teraz co? Tu naciskam, zamykam oczy. Mistrzostwo świata. Udało się. Zapach ProRazo dużo ładniejszy niż tego kremiku, tak mi się wydaje. No ale to każdy ProRazo czerwone pewnie zna. Ma swoje zdanie. Ja jestem miło zaskoczony, bo wcześniej tego nie używałem. Nie miałem okazji. Ja jestem fajnie ogólny. Naprawdę działa. Powiedzcie mi w komentarzach, drodzy widzowie, czy głowicę samą, jak jego jesteście zainteresowani zobaczyć, ocenić, jak to działa. Czy bierzemy się za następne nagolenie czymś innym? Szawetka, brzytewka, czy też inna maszynka? To bardzo jestem ciekawy, co byście chcieli zobaczyć, oglądnąć. Ja mam swoje zdanie już na temat takiej kombinacji. Z zamkniętym grzebieniem moim zdaniem jest lepiej. Żyletkę lepiej czuję na skórze, pewniej się nią prowadzi. To jest raczej pokazanie, że jest możliwe. Natomiast bardzo duże wibracje na tej żyletce są. Albo jest coś nie tak, albo no ja nie potrafię sobie tutaj znaleźć, bo wszystko jest porządnie podokręcane, a wibracje na żyletce ja czuję i nie jest to zbyt komfortowe odczucie. Jestem ogolony, fajnie, zapach się teraz tu roznosi, sprzątam i cóż, dziękuję, do zobaczenia. W razie pytań zapraszam na brzytwę.org. Zapraszam w komentarze, proszę pytać. Staram się na bieżąco w miarę odpowiadać. No i cóż, do zobaczenia, do widzenia wkrótce.